Pierwszy mecz, który rozegrano na nowym stadionie śląskim, nie mógł być pierwszym lepszym. Dlatego też jako pierwsi na murawę wybiegli reprezentanci Polski i Związku Radzieckiego, a przynajmniej zawodnicy, którzy ich odgrywali. Jako pierwszy w odnowionym kotle czarownic trafił zawodnik zespołu rywali biało-czerwonych. Coś pięknego, piękne uczucia. Tyle ludzi przyszło popatrzeć. Tym bardziej, że po tym remoncie jest to pierwszy gol na tym stadionie, także olbrzymia satysfakcja i radość, także cieszę się bardzo. Szkoda tylko, że dla Związku Radzieckiego. Zgadza się, ale wiadomo, gramy tutaj mecz historii, grają praktycznie sami Polacy, także myślę, że kibice też zrozumieją to, że nie strzelił to tak naprawdę Związek Radziecki, a nasi Polacy. Panie trenerze, czy spodziewał się pan, że kiedykolwiek poprowadzi pan reprezentację Związku Radzieckiego? Proszę pana, w teorii i w zabawie to ja mogę i Brazylię prowadzić, i Argentynę, i Kamerun, i Wybrzeże Kości Słoniowej też. Ale wie pan, zgodziłem się na to dla zabawy. Ten stadion w porównaniu z narodowym jest takim stadionem większym, takim stadionem dającym większą swobodę poruszania się, dającym taką chęć do improwizacji, chęć do wykazania się. Jest takie mądre określenie, które mówi: przygotuj się ponad miarę, a potem daj się podnieść. Jeśli ktoś jest dobrze przygotowany motorycznie, to może, wie pan, zagonić tu na tym obiekcie wszystkich. Może wykazać się z jak najlepszej strony. Może zagrać swój mecz, że tak powiem, życia. Do przerwy 1-2, no i pana bramka ratuje honor biało-czerwonych. No, złapaliśmy kontakt, mam nadzieję, że w drugiej połowie wyrównamy. No i później strzelimy tą zwycięską bramkę. Od razu wspomnieniami przyszły z 2006 roku. My z Kolumbią, wszedłem w drugiej połowie, no i strzelę na 2-1, także fajne wspomnienia. Fajnie, że tutaj możemy na tym nowym stadionie rozegrać taki mecz. Jest to fajna sprawa i cieszę się, że tu jest. Pierwszy uraz na stadionie śląskim. Co się stało? Nie, no nie przesadzajmy, panowie, to nie, żaden uraz. Delikatne obtarcie, no ale cóż, kosztowało mnie to utraty miejsca w zespole, także mogłem tego nie zgłaszać. Dobre otwarcie, dużo bramek, także kibicom mogło się podobać, ale niestety, głowa wie co robi, serce bardzo chce, ale nogi nie dojeżdżają, że tak powiem. Ale miło było na pewno znowu zagrać na tym obiekcie. Właśnie, czy jakieś wspomnienia wróciły, czy pojawiły się jakieś myśli, ach, tutaj biegałem lat kilka wstecz. No jasne, troszeczkę w innych okolicznościach, natomiast mamy dach, więc mamy piękne szatnie i inne sprawy, także mam nadzieję, że zagościł nas reprezentacja znowu. Jedyne co nam nie wyszło, to oczywiście wynik, bo sama gra, możemy być zadowoleni. Utrzymaliśmy się dłużej przy piłce, więc z gry tak, z wyniku nie, ale abstrahując od tego wszystkiego, bardzo fajne uczucie pobiegać przy tej publiczności. No to będę, gdzie byliśmy zaskoczeni, że aż tak dużo ludzi, więc fajnie pobiegaliśmy, spotkaliśmy się w miłym gronie, także jest co wspominać. Długo tutaj śląscy kibice czekali na ten piękny stadion i wreszcie się doczekali. Robi wrażenie i możemy być dumni z tego stadionu, absolutnie. Trochę to trwało, ale wszelkie problemy to już tylko historia. Teraz z pełną odpowiedzialnością możemy powiedzieć, że Stadion Śląski wrócił do żywych.